No cześć, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, chcę przez chwilę poruszyć temat plandemiczny i tak dalej. Dlatego chcę poruszyć ten temat, albowiem, no jak doskonale wiecie, no strasznie dużo hipokryzji jest w tym, co nas tak naprawdę otacza. W tym, że na przykład ktoś jest trafiony i musi zostać na kwarantannie, a ktoś nie jest trafiony, a ktoś jest też trafiony, ale na tej kwarantannie być nie musi. Do czego piję, moi drodzy? Piję do tego, że u mojego najmłodszego, mojego średniego syna, jedno z dzieci ze szkoły, to chyba było w klasie piątej, okazało się, że jest trafione, tak? I cała klasa z tej piątej klasy jest na kwarantannie. Przez 2 tygodnie. Co ciekawe, na kwarantannie nie są już rodzice tego ucznia, który został trafiony, a rodzice mieszkają z tym uczniem w domu, tak? No. Także no, jest tutaj coś tak naprawdę kompletnie nielogicznego, no bo mam taką informację, która to informacja jest stuprocentowa i jest pewna, że dziecko jest objęte kwarantanną, tak samo jak i wszystkie dzieci z jego klasy muszą siedzieć w domu 2 tygodnie, no bo on był, że tak powiem, u niego test wyszedł pozytywny, no więc cała klasa jest objęta kwarantanną, a rodzice tego ucznia, od którego to się, że tak powiem, zaczęło, już nie są objęci kwarantanną, no bo oni przecież muszą pracować i tak dalej, i tak dalej. I mogą swobodnie poruszać się po mieście i tak dalej, i tak dalej. Ciekawy jestem, jak jest z innymi rodzicami, czy też mogą się poruszać po mieście, czy są objęci oni kwarantanną, czy czasami kwarantanną nie są objęci tylko i wyłącznie uczniowie, którzy przebywali z tym uczniem, że tak powiem, pozytywnym. Co jest oczywiście kompletnym kretynizmem, głupotą, brakiem konsekwencji i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj nie chcę oczywiście, znaczy nie wychodzę z założenia, że ja tutaj panikuję i tak dalej, że koniecznie wszyscy muszą być na kwarantannie i tak dalej, no ale, tak jak to powiedział mój serdeczny, no, znajomy, Chmielu, którego zresztą wypowiedź za chwilę usłyszycie, no jest to brak konsekwencji, tak? Bo jeśli wszyscy są objęci kwarantanną, no to powinni być objęci wszyscy domownicy, dzieci z piątej klasy, wszyscy oni powinni być objęci kwarantanną. Teoretycznie wszyscy, którzy mieli z nimi styczność, tak? Czyli zasadniczo cała szkoła powinna być objęta kwarantanną, no bo jakby nie było, te dzieci na tych przerwach tam się razem bawiły, ganiały i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z nauczycielami. Cały personel powinien być objęty kwarantanną, jeśli to jest tak niebezpieczna plandemia. A teraz was bardzo serdecznie zapraszam do wypowiedzi Chmiela, nie na mój temat dokładnie, ale na ten sam temat kwarantan, plandemii i tak dalej. A teraz w ogóle jeszcze wam taką rzecz powiem. Moja córka ma w tej chwili zajęcia zdalne w szkole, słuchajcie, ostatni tydzień szkoły. Dlaczego zajęcia zdalne? Otóż okazuje się, że koronawirus nie odpuszcza i u mojej córki w klasie jeden z uczniów zachorował. Jego, najpierw zachorowała jego rodzina, potem okazało się, że on chodził z objawami już, z katarem i z kaszlem do szkoły. I, znaczy to jest, nie jest wiadomo dzieciaka wina. Zachorował, okazało się, że trzeba przeprowadzić, trzeba zrobić testy. Testy wykazały na początku niejednoznaczny wynik i wynik miał być powtórzony. No i wynik został powtórzony po chyba 3 czy 4 dniach. I się okazało, że młody ma jest chory na koronawirusa z objawami, czyli nie tak jak dzieci bezobjawowo. I w związku z tym klasa mojej córki trafiła na kwarantannę. Ale to jest wszystko, słuchajcie, tekturowa kwarantanna, o kant dupy potuc, to wszystko. Widać, jaka to jest wielka fikcja, ponieważ rodzice nie są objęci kwarantanną i rodziny, tylko dzieci. No bo przecież ktoś musi pracować dla dobra ojczyzny. To jest, kurde, pic na wodę. To pokazuje, że to jest, można było takie rzeczy robić już wcześniej, prawda?
Strasznie to wszystko, to nie lubię czegoś takiego. Ja nazywam takie coś powiedzeniem z wojska, że to jest wszystko na sztukę. A ja uważam, że jeżeli się już coś robi, to albo się robi to porządnie, albo w ogóle się tego nie robi. Jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, jak organizacja jakiegoś systemu państwowego. Czyli jest kwarantanna, bo ma być, nie? Ale nikt u nas oficjalnie, gdyby rodzice się nie zainteresowali, o co tam chodzi, to by nic nie było wiadomo praktycznie, na początku przynajmniej. Generalnie to pokazuje, jakim jesteśmy rzeczywiście tekturowym państwem, jeżeli chodzi o organizację tego typu rzeczy. To jest potwierdzenie tego, co cała ta sprawa, na przykład tych maili Dworczyka, pokazuje. Władza się nie zmienia. To jest dokładnie cały czas to samo, co było też za PO. Tektura. To jest tektura. Działania pozorne, jak pisze Ciungmu. No ja nie rozumiem tego. To mnie strasznie wkurwiało, przepraszam za słowo poranne, takie brzydkie. Bardzo mnie to irytowało. O, w ten sposób będzie bardziej porządnie. W wojsku. Niektóre rzeczy, wiadomo, trzeba było na sztukę zrobić, no ale niektóre rzeczy na sztukę. No jeżeli jakiś tam przełożony powiedział, że wojsko ma stawić się na przykład na apelu po coś tam, to niektórzy przełożeni podchodzili do tego w ten sposób, że robili wielką srakę z tego powodu. Ja wam kiedyś o tym mówiłem. Wiadomo było, że do jednostki ma przyjechać, nie wiem, dowódca okręgu wojskowego o godzinie 8. No to dowódca batalionu stwierdził, no dobrze, no to będziemy mieli zbiórkę o 7.45, żeby wszyscy byli. Dowódcy pododdziałów stwierdzili, kurde, słuchajcie, to o 7.30, żeby już wszyscy byli, żeby czasem nikt się nie spóźnił. Dowódcy plutonów stwierdzili, kurna, no to 7.15, żeby wszyscy byli gotowi. Wiecie, i to było takie działanie pozorne, które tak czy siak nic nie dawało, ale kurna, panika powodowała paraliż, ponieważ wojsko było wyłączone z działań służbowych, nie wiem, na godzinę czasu. To samo miałem potem w mojej późniejszej służbie, jeżeli była odprawa. Zawsze jak były normalne odprawy, to były co rano, znaczy co rano. Czasami zaczynałem pracę i o 22, także przed pracą były odprawy, no to wszyscy się generalnie na te odprawy stawiali. Ja się czasami spóźniałem, przyznaję się. Ale jeżeli na przykład się okazało, że na taką odprawę ma przyjechać ktoś z wierchuszki, z centrali, to jakaś sraka zaczynała panować. To zaczynała panować jakaś wielka panika. To bądźcie 2 godziny wcześniej. I ładnie, żeby wszyscy byli ogoleni. Na przykład. Nie no, takich rzeczy nie było. Nie? Słuchajcie, to jest kurde tego typu rzeczy. Organizacja państwa, sztuka tak zwana, bo to robienie na sztukę jakiegoś sztucznego zamieszania. Albo robienie na sztukę rzeczy, które powinny być zrobione porządnie. To też jest inna sprawa. To wszystko pokazuje słabość państwa i brak jakiejś takiej kurde decyzyjności na niższych szczeblach. I to się nam cały czas odbija czkawką w całym naszym ukochanym, że tak powiem, kraju. I właśnie, moi drodzy, Michał doskonale to wszystko, że tak powiem, nakoloryzował i przedstawił. Tekturowe państwo, trzeba się oczywiście jak najbardziej z tym zgodzić. I mało tego, nie tylko Polska jest tekturowym państwem. Generalnie ta cała sytuacja, między innymi, pokazuje, w jakiej tekturze my żyjemy. Kolejny przykład. Mój znajomy jest w Ameryce Południowej w tej chwili na wakacjach. Robił sobie testy, aby wylecieć i tak dalej. Nie jest nakłuty, jest... No nie za bardzo się z tym zgadza, że tak powiem, tak? Nie jest nakłuty, pojechał. I co się okazało na lotnisku? Kompletnie te testy nie były od niego wymagane. Już w Polsce nie były kompletnie od niego wymagane. On je zrobił dla świętego spokoju, tak? Podłubali mu w nosie i tyle. Na szczęście tylko w nosie. Miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli tak, jak tam w Chinach ponoć miało być. Że w 4 litery będą patykiem zaglądać. W każdym bądź razie pojechał sobie do kraju w Ameryce Południowej. Nie wymagali tam od niego żadnego testu. On mówi, no ale mam, tutaj proszę. No okej, okay, no problem, nie? Zaskoczenie. To po cholerę to robicie, no?
Po cholerę, kurde, niby jest, że trzeba mieć, a nie trzeba mieć. Mało tego. W kurorcie, gdzieś tam, gdzie mieszkali, było dosyć mało ludzi. Obok, w jakimś innym kurorcie, spotkał po paru dniach tam jakąś rodzinę polską, która mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście oni ponakłuwani, wszystko gotowe, no bo oni chcą podróżować i tak dalej. Oczywiście mają do tego prawo, nie można nikogo oceniać. To jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Chcesz, bierzesz. Nie chcesz, nie bierzesz. Tak powinno być. Na tym polega demokracja, tak? Demokracja, no powiedzmy, ja tam nie znam żadnego kraju demokratycznego tak naprawdę, no ale okej, mniejsza z tym. Od nich też nikt nie wymagał ani, że muszą być na kłóci, ani, że muszą mieć... Znaczy nie, oni akurat ze Stanów musieli, oni w Stanach musieli przedstawić akurat test. Nie mieli takiego testu. Więc musieli zrobić jak najszybciej test. Akurat była taka możliwość, żeby zrobić to na lotnisku i w ciągu tam kilkudziesięciu minut mieli wyniki. Samo nakłucie nie zezwalało im na to, aby polecieć do Ameryki Południowej. O ile teraz mój kolega to sprawdził, nigdzie ich nie uprawnia. To, że jesteś nakłuty, kompletnie nie ma żadnego znaczenia, bo musisz mieć test negatywny. Więc po co jest generalnie ta cała histeria z nakłuwaniem, jeśli większość ludzi, którzy chcą podróżować i tak dalej, oni się wszyscy ponakłuwali, no bo chcą podróżować i tak dalej. Tak jak mówiłem wcześniej, mają do tego prawo. Ale wychodzi na to, że w pewnych miejscach, w każdym bądź razie, samo to, że byłeś nakłuty raz czy dwa razy, nie zezwala ci na to, aby podróżować, bo musisz mieć tak czy inaczej negatywny wynik testu. Także wszystko na ten temat, moi drodzy. O co chodzi? Nie wiadomo, o co chodzi, bo taka sytuacja jest, że nie wiadomo, o co chodzi. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kabanę. Chodzi o tak zwaną sałatę, kapustę albo siano. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie, Chmielu, że pozwoliłeś mi wykorzystać twoją wypowiedź, która jest jak najbardziej cenna. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzenia kanału Michała Chmiela, bo kanał jest wartościowy i dziwię się, że tak naprawdę Michał ma tak mało subskrybentów, chociaż no, dużo ludzi go ogląda. Bardzo często Michał robi live'y, które sam, no jak mi czas oczywiście pozwala, bardzo chętnie oglądam. Bardzo serdecznie was zapraszam do kanału Michała, bo dużo można się dowiedzieć, można fajnie podyskutować na różne tematy, przede wszystkim historyczno-polityczne i tak dalej. Poziom, przede wszystkim poziom rozmowy jest no, taki, jaki mi odpowiada, czyli luźny, ale rzetelny i konkretny. Także bardzo serdecznie zapraszam do kanału Chmiela. Chmielu, pozdrawiam ciebie. Jeśli tam kiedyś o mnie wspomnisz na swoim kanale, no to z góry pozdrawiam twoich widzów, którzy przypadkowo albo nieprzypadkowo tutaj do mnie przyszli. Pozdrawiam, trzymaj ta się. Na razie. Jeszcze raz, Chmielu, dzięki. Hej.